Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wystąpienia gminy miasta Lubartów ze Związku Komunalnego Gminy Lubartowskiej? Proszę podnieść rękę. 8 radnych jest za. Kto jest przeciw? Proszę nie przeszkadzać. 12 radnych, jak dobrze liczę, jest przeciw. Jest 20 radnych, którzy biorą udział w głosowaniu. Kto się wstrzymał? Proszę jeszcze raz, kto jest przeciw? Bo być może źle policzyłem. Raz, dwa, trzy. 13, tak. 13 radnych jest przeciw. Stwierdzam, że uchwała nie została przyjęta. Ogłaszam 10 minut przerwy i poproszę przewodniczących klubów tutaj do... Znaczy ja przepraszam, może przerwę, bo druga uchwała, nie wiem czy jest sens, żeby była przyjmowana, skoro pierwsza nie została przyjęta, a w związku z tym, że ona jest przyjmowana z pozycji podmiotu, nie będę do czego członkiem. Więc prosimy. Tak, ale po przerwie, dobrze? Chcę przedyskutować do sprawy bez wnioskodawców w ośmiu. Więc ja nie mogę sam podejmować tej decyzji. Władz obecnej nie ma. Drugą informację przekażę. Odbyło się spotkanie przewodniczących klubu i zadam teraz formalnie zapytanie następujące, ponieważ jest propozycja, by na 29 na godzinę 17 na wtorek, za tydzień, przenieść dalszy ciąg obrad. Na 17? Na 17 jest prośba, tak. Nie na 16, tylko na 17 sesji. Tak, z tym, że... To najpierw chciałem... Tak, wtorek, 17. Z tym, że jest również prośba od pana burmistrza, żeby dzisiaj przegłosować, z tego porządku obrad utworzenie odrębnego bloku głosowania. To, proszę państwa, również jest wymóg ustawowy, bo do 20 września musimy taką uchwałę podjąć, oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej i zmian w budżecie, tak rozumiem? Czy tylko zmiany w budżecie? Czyli proszę państwa, utworzenie odrębnego obwodu do głosowania i zmian w budżecie, czyli te trzy punkty H, J, K byłyby punktami następującymi po punkcie C, czyli nowym D byłoby utworzenie odrębnego obwodu do głosowania, nowym E prognoza i F zmian w budżecie. Pozostałe punkty porządku obrad spadłyby przed te punkty. Zwrócę jeszcze raz uwagę, że w świetle nowego statutu takiej zmiany możemy też dokonać zgodnie z tym nowym statutem. Dlatego, czy ktoś ma zdanie... I później byśmy zrobili przerwę, bo to będzie przerwa w obradach, czyli spotykamy się na tej samej 10 sesji, ale po przerwie tygodniowej i obradujemy dalej i realizujemy pozostałe również porządki obrad w postaci odpowiedzi na interpelacje radnych, przyjęcie protokołu, wolne wnioski, zamknięcie obrad. Czy ktoś ma inną propozycję? Czy pan przewodniczący będzie mógł podpisać te uchwały, które zostaną w tej chwili ewentualnie przegłosowane? Teraz. Znaczy, no nie dzisiaj oczywiście, ale nie po 29. Bo to jest ważne, bo... Może dzisiaj w nocy je podpisać. Nawet? Aha. To ja zostanę i podpiszę. No ja mam wszystkie kody, czy sobie mam? A jutro rano? Albo w niedzielę? A nie mogę upoważnić wiceprzewodniczącego Zielińskiego? Nie, ale kodów nie mam. Bo do budżetu są potrzebne kody. Nie, są jeszcze kody, jeszcze nie są. Z tego widziałem w systemie, że jest jeszcze pan Zieliński. Ale może pan na to jak pan prowadzi badania, ja mogę dzisiaj zostać i podpisać. To jutro też mogę przyjechać. W niedzielę też. Dobrze. Dobrze, proszę.
Proszę Państwa, kto jest w takim wypadku za takim obradowaniem i za tą, najpierw za zmianą porządku obrad, kto jest? Jednogłośnie, dziękuję. Jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu. I teraz drugie pytanie. Kto jest za, za przerwą do 29 września do godziny 17, żeby przerwać 10 sesję Rady Miasta Lubartu? Tak. To jest za. Tak. To jest wtorek, tak? Jednogłośnie 20 radnych. Tak, musimy. Poprawiamy wniosek. Nieważne, przegłosowaliśmy. Dobrze, proszę Państwa, przechodzimy w takim wypadku do, do punktu 7d, a mianowicie do utworzenia odrębnego obwodu do głosowania. Proszę bardzo o prowadzenie. Na 25 października zarzucone są wybory do parlamentu. Jest niezbędny obwód, odrębny obwód głosowania. Proszę o podjęcie powyższej uchwały. Komisja Budżetowa, na początku przepraszam, proszę Państwa. Proszę o wyrażenie opinii. Komisja Budżetowa. Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Komisja jednogłośnie zaopiniowała. Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska. Jednogłośnie 6 głosami za. Spraw Społecznych i Porządku Publicznego. Jednogłośnie pozytywnie za. I Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Jednogłośnie 7 za. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto chce zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym proszę o przegłosowanie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania. Kto jest za? 20 radnych jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Zmian wieloletniej pewności finansowej. Proszę o prowadzenie. Od razu może do dwóch uchwał i zmian podżyć. Szanowni Państwo, w budżecie miasta na rok 2015 zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 36 tysięcy i są to środki po stronie dochodów w dziale 758 różne rozliczenia. Chodzi to o subwencje w kwocie 36 tysięcy, z czego 15 tysięcy to kwota przeznaczona na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, a kwota 21 tysięcy na wyposażenie stołówek szkolnych. Po stronie wydatków środki te rozdysponowujemy w następujący sposób. W rozdziale 801.01 Szkoły Podstawowe wpisujemy kwotę 12 500 zł, natomiast w rozdziale 801.10 Gimnazja wpisujemy kwotę 23 500 zł. Tyle jeśli chodzi o zwiększenia dochodów i wydatków. Natomiast w załączniku numer 2, w załączniku wydatkowym, proszę Państwa, w dziale 710.35 zmniejszamy wydatki inwestycyjne o kwotę 200 tysięcy złotych i z tej kwoty 140 tysięcy przeznaczamy na zadanie pod nazwą budowa parkingu przy ulicy Lubelskiej, a kwotę 160 tysięcy i z zadania modernizacja i budowa dróg kwotę 100 tysięcy przenosimy na nowe zadanie wpisane w załączniku inwestycyjnym, czyli na zadanie pod nazwą budowa parkingu przy ulicy 1 Maja 160 tysięcy złotych. Kolejna zmiana, również z załącznika 710.35 cmentarze. Zmniejszamy tutaj wydatki bieżące o kwotę 35 tysięcy złotych, z czego 5 tysięcy przenosimy do rozdziału 616 drogi publiczne i gminne na bieżące utrzymanie dróg, a kwotę 30 tysięcy przenosimy do rozdziału 904 utrzymanie zieleni w miastach. Kolejna zmiana dotyczy rozdziału 801.03, czyli oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Tutaj zmniejszamy wydatki o kwotę 24 tysiące złotych, a środki te przenosimy na dotację dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej. Kolejna zmiana to rozdział 852.06, wspieranie rodziny. Tutaj dokonujemy przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 5045 złotych na wniosek pani kierownik MOS-u. Proszę Państwa, również w załączniku numer 5, w części pierwszej, w pozycji trzeciej, zadanie pod nazwą wprowadzenie udogodnień dla ruchu drogowego zastępujemy zadaniem pod nazwą mobilny LOW. Kwota środków na to zadanie pozostaje niezmieniona, czyli 150 tysięcy złotych. Tyle jeśli chodzi o uzasadnienie, które otrzymaliście Państwo w załączniku do uchwały. Natomiast w formie autopoprawki
pana burmistrza chciałabym prowadzić kolejną zmianę. I tutaj, proszę państwa, na wniosek zarządu sekcji tenisa stołowego zwiększa się dotacje na sport w rozdziale 926.05 o kwotę 9000 zł, natomiast zmniejsza się wydatki w rozdziale 801.01 szkoły podstawowe. I kolejna zmiana na wniosek pani naczelnik Wydziału Oświaty. Przenosimy środki w wysokości 14 978 zł do jednostek oświatowych. Są to środki zapisane w rozdziale 854.15. Są to środki na zadania zlecone. I tutaj, proszę państwa, są to środki przeznaczone na zakup wyprawki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. To tyle, jeśli chodzi o zmiany w budżecie. Natomiast jeśli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, tutaj, proszę państwa, w załączniku numer 1, tak jak zwykle przy zmianie wieloletniej prognozy budżetowej, wiersz dotyczący roku 2015 uzupełniamy o kwoty, które zapisaliśmy w projekcie uchwały budżetowej. I dodatkowo, proszę państwa, już nie w wierszu, a w kolumnie 9.3 wpisujemy kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez naszą jednostkę przypadające do spłaty w kolejnych latach budżetowych, czyli w latach od 2015 do 2035. Tutaj wpisane są kwoty przypadające miastu jako udział w kredycie zaciągniętym przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej na budowę zakładu segregacji odpadów. Tyle zmian w załączniku numer 1. Natomiast, proszę państwa, w załączniku numer 2, wykaz przedsięwzięć. W wierszu 1.1.2.3 wykreślamy zadanie pod nazwą budowa parkingów dla samochodów Parkuj i Jedź oraz rowerów przy przystankach kolejowych. W wierszu 1.1.2.7 wykreślamy zadanie rewitalizacja Parku Miejskiego w Lubartowie i w wierszu 1.1.2.9 wykreślamy zadanie wprowadzenie udogodnień dla ruchu rowerowego w mieście, budowa ścieżek rowerowych. Trzy te zadania zastępujemy dwoma nowymi zadaniami. Pierwsze w wierszu 1.1.2.4 mobilny LOW, usprawnienie w ruchu drogowym na terenie miasta Lubartów. Zadanie to będzie realizowane z 85% udziałem środków zewnętrznych. Wartość zadania to kwota 9 milionów złotych, z czego na rok 2015, tak jak mówiłam przy omawianiu budżetu, przypada kwota 150 tysięcy złotych, na rok 2016 kwota 550 tysięcy złotych, a na rok 2017 kwota 4 miliony 300 tysięcy, natomiast na rok 2018 kwota 4 miliony. Kolejne zadanie, które wprowadzamy w wierszu 1.1.2.11 to zadanie pod nazwą Zielony LOW, czyli rewaloryzacja obszaru parku miejskiego. Zadanie będzie realizowane również z 85% udziałem środków zewnętrznych w latach 2016-2020. Łączne nakłady na to zadania planowane to kwota 10 milionów, z czego 800 tysięcy przypada na rok 2016, 1 milion na rok 2017 i po 1,5 miliona w latach 2018-2020. Te dwa zadania zawierają w sobie wszystkie zadania, które zawierały wcześniejsze trzy projekty wykreślone z wieloletniej prognozy finansowej. Kolejna zmiana, proszę państwa, w tym załączniku to wydatki na zadanie bieżące. Z uwagi na fakt wypowiedzenia przez przedsiębiorcę umowy na zimowe utrzymanie dróg, która miała obowiązywać do roku 2016 i z uwagi na konieczność ogłoszenia przetargu musimy wprowadzić do wieloletniej prognozy finansowej nowe zadanie i chcielibyśmy to zadanie ogłosić przetarg na realizację tego zadania w okresie od bieżącym roku od sezonu zimowego do końca roku 2018. Wartość tego zadania wpisana obecnie na ten okres to kwota 913 tysięcy złotych. Dziękuję pani skarbnik. Czy dyskutujemy nad jednym i drugim punktem jednocześnie? Dobrze, to w takim wypadku. Tak, ale zapytam od razu o opinię w sprawie prognozy i opinię w sprawie budżetu. Także prosiłbym bardzo Komisja Budżetowa Inicjatyw Gospodarczych. A tak, bo tam były wnioski, zapomniałem. Komisja Budżetowa zaopiniowała projekt uchwały, który zmienia w wieloletniej prognozie finansowej. 6 osób było za, 1 wstrzymało się od głosu. Pozytywnie również zaopiniowała SIK, przepraszam bardzo.
tym na tym, że wartości wpisane w kolumnie 9.3 kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w latach 2015-2035 zastąpić wartościami 0 zł oraz 0%. Ta poprawka została przyjęta 3 głosami, przy 4 osobach wstrzymujących się, nikt nie był przeciw. Natomiast jeżeli chodzi o propozycję zmian w budżecie na 2015 rok, komisja również tym samym stosownym głosem, 6 osób za, nikt nie był przeciw, nie wstrzymał się od głosu, przyjęła to projekt uchwały wraz z poprawką, która przeszła 5 głosami za, nikt nie był przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu, z poprawką polegającą na przeniesieniu z rozdziału 80.103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwoty 24 tysięcy złotych przeznaczone przez pana burmistrza na zwiększenie dotacji dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej do rozdziału 616 drogi gminne na bieżące utrzymanie. Dziękuję bardzo. Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Czy były poprawki? Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej z skutkiem głosów za 4, przeciw 1, wstrzymujących się 1 wraz z poprawką. To proszę do mównicy. Proszę do mównicy. Jeżeli poprawki były przegłosowane na komisjach, proszę do mównicy. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej stosunkiem głosów za 4, przeciw 1, wstrzymujący się 1. Wraz z wprowadzoną poprawką zaproponowaną przez radnego Jacka Tomasiaka, polegającą na zmianie kwoty w rozdziale 9.3 na kwotę 0 zł, przyjętą stosunkiem głosów za 3, przeciw 1, wstrzymujące się 2. I drugi punkt. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok stosunkiem głosów za 3, przeciw 1, wstrzymujących się 2. Wraz z wprowadzoną poprawką zaproponowaną przez radnego Jacka Tomasiaka przeniesienie z rozdziału 80.103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwoty 24 tysiące złotych przeznaczonej na zwiększenie dotacji dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej do rozdziału 60.016 drogi publiczne gminne na bieżące utrzymanie dróg. Wyżej wymieniona poprawka została przyjęta przez komisję stosunkiem głosów za 4, przeciw 1, wstrzymująca się 1. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska. Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, jeśli chodzi o zmianę wieloletniej prognozy finansowej, zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały wraz z wprowadzoną poprawką polegającą na tym, że wartości wpisane w kolumnie 9.3 kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających na spłatę w danym roku budżetowym lata 2015-2035 wyzerować. Komisja pozytywnie zaopiniowała stosunkiem głosów 2 głosy za, wstrzymujących się 4. I teraz jeśli chodzi o zmiany w budżecie na 2015 rok, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2015 wraz z wprowadzoną poprawką polegającą na przeniesieniu rozdziału 80.103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwoty 24 tysiące złotych przeznaczone na zwiększenie dotacji dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej do rozdziału 60.016 drogi gminne na bieżące utrzymanie dróg. I to było stosunkiem głosów 6 głosów za. Dziękuję. Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego. Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca. Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej wraz z wprowadzoną poprawką polegającą na tym, że wartość wpisana w kolumnie 9, czyli kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym w latach 2015-2035
należy wyzerować. I głosowanie komisji nad poprawką stosunkiem głosów było za 2, przeciw 3, wstrzymujący się 1. I głosowanie komisji nad projektem uchwały stosunkiem głosów 2 za, przeciw 0, wstrzymujących się 4. Komisja następnie co do uchwały, projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie zaopiniowała pozytywnie na 2015 rok wraz z wprowadzoną poprawką polegającą na przeniesieniu z rozdziału 80-103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwoty 24 tysiące zł przeznaczonej na zwiększenie dotacji dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej do rozdziału 60-016 drogi gminy na bieżące utrzymanie dróg. Głosowanie komisji nad poprawką stosunkiem głosów za 5, przeciw 0, wstrzymujących się 1. I głosowanie komisji nad projektem uchwały stosunkiem głosów 6 za, przeciw 0, wstrzymujących się również 0. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Proszę bardzo pana przewodniczącego. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej stosunkiem głosów za 3, przeciw 0, wstrzymujących się 4. Natomiast co do drugiego punktu, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok stosunkiem głosów 5 za, przeciw 1 i wstrzymujących się 1 wraz z poprawką, wprowadzoną w poprawku zaopiniowaną pozytywnie, zaproponowaną przez radnego Andrzeja Zielińskiego, wstrzymanie przeniesienia z rozdziału 80103 kwoty 24 tysięcy zł przeznaczonej na zwiększenie dotacji dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej i przeniesienie do rozdziału 616 na bieżące utrzymanie dróg. Jednocześnie z wnioskiem formalnym przewodniczącego komisji Jacka Tchórza dotyczącym zaproszenie na najbliższe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji dyrektora Muzeum Ziemi Lubartowskiej. No i tutaj w głosowaniu było 6 osób za, przeciw 1, wstrzymujących się 0. Komisja w punkcie wolne wnioski poruszyła temat dofinansowania w wysokości 9 tysięcy zł na działalność statutową MKS Lubartów sekcja tenisa stołowego, o co w piśmie do burmistrza miasta Lubartów z dnia 15 września 2015 wnosił prezes sekcji pan Dariusz Bożenski i radny Andrzej Zieliński wystąpił z wnioskami do burmistrza w temacie. Przyznanie wyżej wymienionej kwoty z budżetu miasta dla MKS Lubartów sekcja tenisa stołowego zaopiniowano przez komisję jednogłośnie pozytywnie 7 głosów za i rozważenie możliwości zakupu lub dzierżawy od parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie w budynku starej kaplicy na potrzeby MKS Lubartów sekcja tenisa stołowego zaopiniowany przez komisję stosunkiem głosów 6 za, przeciw 0, wstrzymujący się 1. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zanim otworzę dyskusję, to przekażę informację, że odbyła się komisja budżetowa w przerwie naszych obrad i komisja budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt zmiany w budżecie, jeżeli chodzi o dodatkowe pieniądze dla tenisa stołowego w wysokości 9 tysięcy zł. I te 14 tysięcy także wydam. Mniej między jednostkami. Dobrze, proszę Państwa, otwieram dyskusję. Proszę bardzo, kto chce zabrać głos? Radny Zieliński, proszę. Proszę przewodniczący. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Jest na naszym podale Pan Dyrektor Muzeum, więc chciałbym się usprawiedliwić z tego wniosku, ale jednocześnie wyrazić po pierwsze wielki żal. A to Pana osobiście, Panie Dyrektorze, że na posiedzeniu Komisji Oświaty mieliśmy szereg wątpliwości i pytań i niestety nie mogliśmy uzyskać odpowiedzi, bo Pana nie było. Ktoś tam tłumaczył się za Pana, że nie został Pan zaproszony, ale wydaje mi się, że powinna być trochę też reakcja ze strony Pana, że jeśli Pan wiedział, że Pan Burmistrz występuje z taką inicjatywą, to sam będąc na miejscu prosił się na tę komisję, albo prosił Przewodniczącego, żeby uwzględnił również moje argumenty. I powiem szczerze, ja nie wiem, jak się zachowam dziś w tym momencie,
Chyba, że pan rozwieje moje wątpliwości. Ja teraz usłyszę od pana szereg informacji, które gruntują mnie przekonanie, że powinniśmy te pieniądze, 24 tysiące, przeznaczyć. Po pierwsze, chciałbym przypomnieć państwu historię budżetową muzeum. Jak państwo pamiętacie, pierwsza propozycja to była 200 tysięcy złotych i ostatecznie zarówno komisja, jak i później rada uznała, że poziom dofinansowania funkcjonowania placówki, czyli muzeum, będzie taki sam jak w ubiegłym roku. Według informacji, którą uzyskaliśmy, to było 160 tysięcy, dlatego ta pozycja została w budżecie utrzymana. Średnie wydatki zatem, średnie wydatki miesięczne zostały zaplanowane na poziomie 13,5 tysiąca złotych. Średnie wydatki miesięczne. Biorąc pod uwagę stan zatrudnienia, przypomnę, to są 3 osoby, czyli 2 etapy plus 1 piątka, tak? Dobrze? Tak, no mówię, plus 1 piątka księgowość. I biorąc pod uwagę wydatki bieżące związane z energią elektryczną, energią cieplną, itd. Jeśli tak, to chciałbym usłyszeć, dlaczego wobec tego do sprawozdania pana burmistrza za pierwsze półrocze, czyli do 30 czerwca, poziom wydatków średnioroczny był wyższy. Bo w sumie poziom wydatków osiągnął poziom 91 tysięcy, czyli średnio wyższe o 1,5 tysiąca. I wobec tego na drugą część roku budżetowego no są te braki. Więc nie 13,5 tysiąca, tylko 15, z czego to wynika. I drugie pytanie, zwracam się do pana, no jako przede wszystkim wnioskodawcę. Chciałbym usłyszeć, jaki był poziom wydatków zarówno wynagrodzeń, jak i bieżących na utrzymanie obiektu, wtedy, kiedy obiekt był zarządzany, a właściwie był w strukturach Muzeum Ochronnego. Chodzi mi o średniomiesięczny poziom wynagrodzenia, obsada i również poziom wydatków bieżących. Jeżeli pan zechciałby taką informację udzielić, no oczywiście to byłby wdzięczny, dobrze? To oczywiście tak, że przepraszam bardzo. No może dziś jest późno, może zostawmy te informacje na dziś, ale no, komisja była zainteresowana też, ja to wyrażałem, stanem zaawansowania prac związanych z przygotowaniem pierwszej wystawy i tego, co się w muzeum dzieje, bo my takiej wiedzy od paru ładnych miesięcy nie mamy w ogóle. Jako komisja branżowa, czyli Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, która no, wydaje, jak sądzę, powinna wydawać taką jak gdyby kierunkową opinię w stosunku do wobec innych rad. Dziękuję bardzo. Wiceprzewodniczący Ścisło, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, korzystając z obecności Pana Dyrektora i w pewnym sensie Pan już został wywołany do odpowiedzi, ja również chciałem zadać pytanie. Ono dotyczy merytorycznej działalności Pańskiej placówki. Chciałem się dopytać, jakie działania przeprowadziło muzeum w tym roku za tą kwotę 160 tysięcy? Jakie wystawy? Bo jako radni z ubolewaniem to stwierdzam, nie dostajemy w ogóle zaproszeń placówki, którą przecież powołaliśmy my, za którą płacimy. Dobrym zwyczajem by było przesłanie jednak takiego zaproszenia, żebyśmy mogli przyjść, albo żebyśmy mieli przynajmniej świadomość działalności placówki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Wróblewski, proszę bardzo. Bardzo również serdecznie pana dyrektora, bo tak już szereg pytań, żeby od razu odpowiedzieć. Panie dyrektorze, przyznam się, że ja byłem autorem tej poprawki, poprosiłem komisję, przekonałem się do tej przegłosowania. Z tego tytułu, że jako radni chyba wszyscy mamy świadomość tego, że z Muzeum Ziemi Lubartowskiej mamy problem. Otóż to muzeum nie cieszy się zbytnim zainteresowaniem odwiedzających. Jak pamiętam dane, w tamtym roku było do średnio 2 odwiedzających dziennie, wliczając to, tak powiem kolokwialnie, zganiane wycieczki szkolne i uczniów szkół, ci, którzy kupują bilety. Powiem szczerze, że ja, myślę, że część radnych też ma wątpliwości do zasadności istnienia takiej instytucji i wydatkowania na nią takich środków publicznych, no, która takim nikłym zainteresowaniem cieszy się wśród nie tylko mieszkańców Lubartowa, ale w ogóle osób tam odwiedzających Lubartów. Nie mam wrażenia, że przynosiono na jakąś chwałę specjalną. Dlatego też mam pytanie, jakie działania pan dyrektor podjął, czy planuje nie tylko
minęło sporo czasu od przyjęcia muzeum uruchomienie tej wystawy, ale w ogóle zmieniające wizerunek muzeum, sprawienia, żeby to muzeum stało się chętnie odwiedzane i było inaczej postrzegane w naszym mieście. Dziękuję bardzo. Zostało jeszcze pytanie do pana dyrektora. Tak się mówimy, że w tym momencie wyczerpiemy sprawę związaną z muzeum, a później będziemy dyskutowali o pozostałych poprawkach. Czy są jeszcze pytania do pana dyrektora? Chciałem się zapytać pracowników Urzędu Miasta, czy na liście gości zaproszonych pan dyrektor był? Chcemy wypuścić pana dyrektora? Nie, nie, ale... Aha, proszę bardzo, panie burmistrzu. Przepraszam, chciałem, że pan dyskusji. Nie, nie, nie dyskusji, tylko rzeczywiście otrzymując sygnały te z komisji, że państwo oczekiwali, by się szkoda, że nie było zaproszenia na komisję. Komisji... No, dyrektora nie było, więc tutaj ten moment. Natomiast mając ten sygnał od państwa, pan dyrektor jest moim pełnomocnikiem w tym momencie i bardzo proszę o dopuszczenie do głosu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie dyrektorze. Odnośnie finansów. Chciałbym podkreślić, że te finanse za lata, właściwie za okres, kiedy muzeum funkcjonowało jako oddział Muzeum Lubelskiego, w zasadzie to było prowadzone przez Muzeum Lubelskie, które precyzyjnie nie wyliczało tych kosztów dokładnie odnośnie naszego oddziału. Część kosztów po prostu, które dotyczyła funkcjonowania naszego muzeum, była po prostu w pewnych kwestiach niepoliczalna, jak chociażby takie prace, które na rzecz naszą wykonywali pracownicy chociażby z działu konserwacji zabytków czy innych działów, i te po prostu kwoty w tej ogólnej kwocie tych 160 tysięcy, troszeczkę dla mnie mitycznych, ale one się nie pojawiły, nie funkcjonowały. W związku z tym ta kwota była po prostu w praktyce była na pewno wyższa, natomiast to była kwota taka, którą dział księgowości na bieżąco z jakichś tam rachunków był w stanie ją wyłapać, nie uwzględniając wszystkich danych. Oczywiście tutaj odnośnie zatrudnienia to chciałbym podkreślić, że prawda w pierwszych pomysłach, koncepcjach, kiedy to muzeum miało powstawać, miało się jakby połączyć w większą strukturę, gdy okazało się, że powstaje jako samodzielna instytucja, oczywiście musi posiadać osobę głównego księgowego. Takiej osoby pierwotnie w naszym muzeum nie było, w związku z tym taka osoba musiała się pojawić i w związku z tym zatrudnienie w muzeum wzrosło. Oprócz trzech osób, które pracowały wcześniej, pojawiła się osoba głównego księgowego na jedną piątą etatu. Co oczywiście od razu rzutowało na zwiększenie kosztów finansowych funkcjonowania naszego oddziału. W praktyce dotychczasowej to być może tu należałoby uderzyć się w piersi, praktyka działalności merytorycznej. Tutaj następny pan przewodniczący podniósł kwestię, prawda, braku informacji, zaproszeń, no na pewne działania na ręce pana przewodniczącego Rady Miasta przesłaliśmy informację odnośnie wystawy, która była organizowana w miesiącu maju, dotycząca przeszłości działalności Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego, i takie zaproszenie się pojawiło. Oczywiście nie ukrywam, że przy tak dużej szczupłości środków, jak się okazało przy naszym funkcjonowaniu obecnym, gdzie w zasadzie na, jak tutaj państwo wspomnieliście na wstępie, gdy była mowa o 200 tysiącach
była możliwość jakiegoś pewnego rozmachu, pewnego wiana. Wydaje mi się, że takie wiano instytucji rozpoczynającej samodzielne działanie na wstępie by się należało, natomiast pojawiły się koszty takie, które były tylko kosztami sztywnymi, a więc to, co jest właściwie niezbędne na funkcjonowanie budynku, opłaty stałe i na pracowników, których zatrudniono zgodnie z wcześniej zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim. W związku z tym te wydatki, które muzeum ponosiło w pierwszym półroczu, były po prostu wydatkami po kosztach właściwie minimalnych, gdzie właściwie na działalność merytoryczną żadnych środków w zasadzie nie było, z tym, że tych dokładnych wpływów do końca właściwie tego półrocza, właściwie tych kwot do końca nie znaliśmy, gdyż oczekiwaliśmy, aby te wszystkie kwoty po prostu spłynęły i można było je zliczyć i następnie w zestawieniu właściwie za półrocze podsumować i w związku z tym stąd nasz wniosek o zwiększenie naszej kwoty działalności, kwoty finansów na naszą działalność. Oczywiście niejako podstawową naszą kwestią, aby muzeum, które prawda odnośnie zgodnie z prawem nazywa się nadal jako Muzeum Ziemi Bartowskiej w organizacji, podstawową kwestią to jest oczywiście funkcjonująca wystawa stała. Wystawa stała, która jest jakby podstawą funkcjonowania muzeum, więc w związku z tym w myśl pierwszych założeń taka wystawa powinna się pojawić, ale w działalności merytorycznej naszej placówki no, pewne działania po prostu wymagają nakładów finansowych. No, sprzęt wystawienniczy, który w muzeum funkcjonuje od kilkudziesięciu lat, był niezmiennie zmieniany. On wymagałby odnowienia, w związku z tym także ta wystawa powinna pojawić się jakby w nowych gablotach, w nowych planszach i niejako w tej pierwotnej kwocie tych 200 tysięcy zapewne jakaś część środków na ten cel by się znalazła. Natomiast skoro tej kwoty nie było, to w pewnym okresie wydawało nam się z panem księgowym, że tam jakieś pewne posunięcia uda się wykonać i uda się te po prostu pewne działania podjąć. No, okazało się w praktyce, że oczywiście było to niemożliwe i wręcz z tej kwoty, która została nam przyznana, właściwie wykonanie za pierwsze półrocze jest swego rodzaju przekroczeniem tej części planowanej kwoty, gdyż niestety nie byliśmy w stanie tej kwoty pokryć z bieżących wydatków, mimo że jakieś tam drobne wpływy u nas się pojawiły. Oczywiście to funkcjonowanie tej nowej wystawy stałej jest to naszym głównym zadaniem. Ono powinno być głównym motorem i takie prace cały czas trwają. Taki scenariusz właściwie już jest gotowy. Ta wystawa powinna się w tym półroczu pojawić. Oczywiście w momencie, kiedy prawda, uda nam się sfinansować pewne działania związane z działalnością techniczną, związaną z tą wystawą. Co wcale nie znaczy, że nie podejmujemy też innych działań, gdyż muzeum uczestniczy, było współorganizatorem konkursu historycznego dla młodzieży podstawowych i gimnazjalnych dla miasta i gminy Lubartów, który odbył się w dwóch etapach i niedawno zostały wręczone nagrody zwycięzcom tegoż konkursu. Z innych działań oczywiście organizowaliśmy wiosną, mamy zamiar powtórzyć też to jesienią, dla młodzieży szkolnej tak zwane warsztaty archeologiczne, gdzie przy współpracy z archeologiem lubartowskim oprowadzamy po muzeum, a jednocześnie albo w salach muzeum lub na zewnątrz budynku organizujemy takie warsztaty, gdzie młodzież czy uczniowie mogą dokonać swoistego rodzaju odkryć archeologicznych na ad hoc
stworzonym stanowisku archeologicznym, gdzie jakieś kopie zabytków po prostu młodzież odkrywa z ziemi i je po prostu dokumentuje, a więc poznaje jakby tajniki pracy archeologa. Tak samo jeśli zaplanowaliśmy sobie działania, gdzie młodzież będzie mogła spotkać się także nie tylko z archeologiem, ale także i z geologiem, gdyż tu w Bartowie pojawił się oddział zamiejscowy parków krajobrazowych z Lublina, gdzie już wstępne ustalenia udało nam się ustalić, że będziemy mogli podjąć taką współpracę na rzecz właśnie działalności merytorycznej, prezentowania młodzieży pewnych, między innymi na przykład odnośnie badań dotyczących Pradoliny Wieprza, gdzie pewne modele będą młodzieży prezentowane i będzie to zapewne miało dużą wartość edukacyjną. Oczywiście podstawową jednak kwestią, jaką muzeum się zajmuje, bo to nie ukrywam, że oczywiście Państwo możecie nie mieć pewnej wiedzy bardzo szczegółowej dotyczącej muzeum, ale generalnie muzea przede wszystkim gromadzą eksponaty, prawda? To jest ich podstawowe zadanie. Te eksponaty, te zabytki ma za zadanie prezentować, eksponować. Oczywiście, jakie to są eksponaty w takim muzeum, które było muzeum regionalnym, teraz nazywa się Muzeum Ziemi Lubartowskiej, one dotyczą sensu stricto przede wszystkim naszego regionu, naszego miasta. Są to pamiątki związane z funkcjonowaniem miasta, z jego przeszłością, z ludźmi tutaj się pojawiającymi. I oczywiście często nie są to, powiedzmy, bardzo atrakcyjne zabytki, takie jak na przykład są w jakichś dużych muzeach, jak prawda, Muzeum Wnętrz Pałacowych, sąsiednie w Kozłówce czy coś takiego, ale są to często pamiątki, które są bardzo takim autentycznym przekazem tego, co ludzie tutaj przeżywali, co wykonywali. Tak jak planujemy też na jesień dokonać taką wystawę, otworzyć jeszcze wystawę czasową związaną z tradycjami rzemiosła lubartowskiego, gdzie z przeszłości miasta przecież ludność otaczająca, żyjąca wokół Lubartowa to oczywiście głównie rolnicy, ale ci, którzy mieszkali w mieście, to w większości rzemieślnicy. I ten rok przypada 440. rocznica pierwszego przywileju dla rzemieślników lubartowskich. I to jest jakby taka kanwa, gdzie można spróbować pokazać te działania, dokonania tych ludzi, którzy tutaj w Lubartowie pracowali, dokonując pewnych prac na rzecz tego miasta, na rzecz swojej okolicy. Oczywiście mamy świadomość, że pewne rzeczy te, one nie są zbyt atrakcyjne wizualnie, gdyż te często przedmioty są dosyć, prawda, proste, ale tym niemniej to jest właśnie coś, co było tutaj wykonywane, wytwarzane, tym po prostu tutaj ludzie żyli. Natomiast z takich jeszcze działań dotyczących samego naszego muzeum, no wydaje nam się, że wprawdzie tutaj pan radny Wróblewski podnosi, że frekwencja w naszym muzeum nie jest za duża. Ona przez wiele lat była podobna, w ubiegłym roku wzrosła, w tym roku staramy się jeszcze wzrosła i już do końca sierpnia ta frekwencja znacznie wzrosła. Miejmy nadzieję, że do końca roku uda nam się ją przekroczyć w granicach 1500, co wydaje mi się, jak na warunki takiego miasta jak Bartów, jest stosunkowo trudnym zadaniem, gdyż pewna szczupłość miejsca, jakim dysponujemy i szczupłość tych zabytków, które posiadamy, no nie do końca pozwala nam na zbudowanie takich wystaw obszernych, dużych, które mogły być bardzo dla tej młodzieży atrakcyjne. Ale staramy się tę swoją działalność jakoś uatrakcyjniać, chociażby w ten sposób, że na przykład ostatnio, jak wspomniałem, współpracujemy z archeologiem lubartowskim i nasze zbiory ostatnio wzbogaciły się tak, że tam jest bezpośrednio naszą własnością, bo zabytki archeologiczne trafiają do nas poprzez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
i przekazane zostały nam ponad 540 artefaktów archeologicznych, które mamy nadzieję w części wykorzystać też na naszej wystawie stałej, którą chcielibyśmy zorganizować. W związku z tym, że przedłożyliśmy właśnie ten nasz wniosek i ta kwota, która tutaj się pojawia, postaraliśmy się ją wyliczyć, że jest to jakieś takie pewne minimum, które potrafi, pozwoli nam zabezpieczyć funkcjonowanie muzeum do końca roku, a jednocześnie pozwoli nam zorganizować tą wystawę, którą chcielibyśmy udostępnić, właśnie tą wystawę stałą, która pozwoliłaby podjęcie tych działań, aby muzeum przestało być muzeum w fazie organizacji, a stało się jednostką samodzielną, czyli Muzeum Ziemi Lubartowskiej. To są właśnie te główne działania, które niejako w tych kwotach by się zamknęły. Oczywiście na koniec nie wypadałoby pewnie z mojej strony Państwa prosić czy apelować. Nie uchwalenie tej kwoty, a szczególnie jak już wynika z wykonania, stawia naszą sytuację, naszą instytucję w bardzo trudnej sytuacji, gdyż pod koniec roku właściwie nie będziemy w stanie funkcjonować, zapewnić wszystkich wydatków, które będą nas obligują do codziennego funkcjonowania, łącznie z płacami czy też rachunkami za światło czy za ogrzewanie. Stąd mój apel do Państwa, żeby jednak właśnie tą naszą działalność Państwo uwzględnili i tą poprawkę jednak prosimy o jej przyjęcie, gdyż te działania, które chcielibyśmy właśnie podjąć i przedstawić, to pozwoliłyby nam na wypełnienie tej naszej właściwie funkcji, naszej tej podstawowej działalności, a więc żeby wzbogacić naszą ofertę wystawienniczą. Ofertę wystawienniczą, która wydaje mi się być, jak na naszym muzeum, dosyć tak bogata, gdzie organizujemy rocznie około 3-4 wystaw, które cieszą się jakimś tam zainteresowaniem wśród młodzieży, szkół. Natomiast oczywiście w okresie wakacyjnym przede wszystkim z ruchu turystycznego zewnętrznego korzystamy, gdzie wielu turystów przyjeżdżających do Lubartowa, zainteresowanych zwiedzaniem miasta, często przychodzi do nas, aby pewne informacje o mieście zasięgnąć i oczywiście przy okazji korzystając ze zwiedzania naszych wystaw. Jeśli można, tyle miałbym, jeśli byłyby pytania, ktoś. Dziękujemy bardzo. Czy w tym temacie ktoś chce zadać pytanie? Nie widzę. Dziękujemy panu dyrektorowi. Pan Błomierz prosi o głos chyba, tak? Ja bym rozumiem, jeśli państwa dyskusja. W sprawie budżetu, bo nie, w sprawie prognozy będą chyba jeszcze, tak, poprawki. To znaczy ja chciałem zabrać głos. Już nie będę wstawał, żeby było szybciej. Bo została przegłosowana poprawka na komisjach kilku, chyba wszystkich. Poprawka, żeby wyzerować w rozdziale 9.3 te kwoty, które są wskazane na jako kredyt, który zaciąga miasto. Jeszcze raz proponuję razem, żebyśmy zwrócili uwagę, że to jest 2 387 452 zł, to jest sam kapitał, a 1 060 104 44 grosze to jest to są same odsetki. Dlatego proszę Państwa, co chciałem wskazać? Chciałem wskazać, że niestety nasza umowa, uchwała pierwsza nie przeszła, uchwała w sprawie jednorazowej pomocy była niecelowa. Natomiast chciałem zwrócić uwagę radnym, że dobrze, jakbyśmy rozpisali sobie tą kwotę może nie jako jednorazowo, bo słyszeliśmy, że 2 387 000 byłoby trudno jako jednorazowo wpisać. Natomiast jeżeli na następną sesję Rady Miasta pani skarbnik rozpisałaby to tak, jak Lublin wpisał swoje dotacje dla zakładu, dla sortowni, czyli 50 na 50, czyli 50% środków, żebyśmy przekazali w roku 2016 i 50% środków w roku 2017. Uchroniłoby to, byłoby to 1 150 000 zł. Natomiast nie ponosilibyśmy wtedy tych dużych obciążeń w postaci ponad 1 000 000 odsetek.
Tylko chciałem poprzeć tę poprawkę tej Komisji Budżetowej i Planowania Przestrzennego i pozostałych. Tyle. Ktoś jeszcze? Pan Burmistrz, proszę, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja chciałbym prosić Wysoką Radę, aby te dwie uchwały, zarówno wieloletnie prognozy finansowe, jak również zmianę w budżecie, podjąć pozytywnie w wersji zaproponowanej przez Panią Skarbnik. Jeśli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, to na komisjach było cofane coś, co stało się faktem, mianowicie 16 odbyło się zgromadzenie Związku Komunalnego w Gminie Grubartowskiej. Jest koncepcja, myśmy dużo mówili w poprzednim punkcie o tym, czy uchwalał wystąpieniu, że działamy wspólnie, działamy w tej chwili w 6, czy potem będzie w 5 gmin. Jest koncepcja wszystkich skarbników, żeby ten wkład własny próbować na tą chwilę umiejscowić w wieloletniej prognozie finansowej z karencją spłaty. Więc chciałbym prosić, żeby nie burzyć tego porządku, który jest w zgromadzeniu. Jeśli pozostajemy w zgromadzeniu, to nie działajmy na własną rękę. Może ten kredyt być przekazany potem spółce, może być spłacony wcześniej, więc te kwoty, które mimo wszystko, no, jeśli się spłaca przez 20 lat, to one są w kosztach kredytu wysoką kwotą, natomiast one faktycznie mogą być zupełnie inaczej. Więc tutaj chciałem prosić, żeby w wieloletniej prognozie finansowej głosować za wersją, za wariantem przedstawionym dzisiaj przez Panią Skarbnik. Jeśli chodzi o zmiany budżetowe, w zasadzie tylko ta kwota 24 tysięcy, niewielka kwota, proszę Państwa, budzi trochę Państwa inny pogląd. Też chciałbym Państwa prosić, żeby dokonać tej zmiany, bo Pan Przewodniczący mówił na początku, że w wcześniejszych punktach właśnie na bazie związku, że jeśli obcinamy skrzydła, podcinamy skrzydła funkcjonowania, a potem oczekujemy, że to słabo działa. Tak samo jest w muzeum. Proszę Państwa, no, Pan Dyrektor jasno powiedział, w jakich warunkach działało Muzeum Regionalne. Teraz dajmy szansę, jest to kilka miesięcy działalności, pierwszy rok działalności. Myślę, że nie popełniliśmy błędu, jestem ja głęboko przekonany, że nie popełniliśmy błędu w imieniu naszych mieszkańców z poprzednich pokoleń i przyszłości, żeśmy przejęli to muzeum. Gdyby nie przejęcie muzeum przez związek, tego muzeum, przez miasto, tego muzeum by nie było po prostu. I to, co dziesiątkami lat zostało wypracowane przez poprzednie pokolenia, my byśmy zniweczyli, nie wiem, kto by to przejął, może muzeum na zamku, albo wcale by to zostało roztworzone. Więc myślę, że podjęliśmy w imieniu mieszkańców dobrą decyzję, przejęliśmy muzeum, próbujmy dać szansę, żeby chociaż trochę rozkręcić, a na to są potrzebne pieniądze. Proszę Państwa, no 24 tysiące to nie jest kwota, która nas w innych działach raduje, a tutaj pozwoli chociażby zrobić podstawowe rzeczy, na pewno doskonalmy, dopytujmy Pana Dyrektora i mobilizujmy, oczekujemy od działalności od Pana Dyrektora muzeum, ale tą kwotą chociaż pomóżmy cokolwiek zrobić, bo te kwoty są rzeczywiście minimalne, tak jak kwota była w muzeum na zamku, ona jest powtórzona tutaj, bez tych kosztów, które Pan Dyrektor mówił, że muszą w tej chwili zaistnieć, bo księgowość musi być. Przedtem w tej kwocie nie było, nam księgowość pokazała wydatki w zasadzie tych trzech pracowników i budynku, nic więcej. A teraz Pan Dyrektor musi zwiększyć chociażby obsługę księgową. Dlatego proszę Was, proszę Państwa Radnych, zagłosujcie w wariantach i prognozy, i budżetu zaproponowanej przez Panią Skarbnik. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Proszę bardzo, Pan Radny. Proszę Pana, żeby ogłosić minutę przerwy na konsultacje klubowe w sprawie 500 lat. Proszę bardzo, ogłaszam minutę, tak? Minutę przerwy. No. Dzisiaj, jutro i jeszcze we wtorek. I może w środę. Czy możemy poprosić wszystkich radnych na salę? Wznawiamy obrady po przerwie i przechodzimy najpierw do głosowania, bo dyskusję zamknęliśmy już przed przerwą. Przechodzimy do przegłosowania
najpierw prognozy długoterminowej i poprawek do prognozy długoterminowej. Była poprawka przez wszystkie komisje przegłosowana pozytywnie w sprawie rozdziału 9.3, wyzerowania tych kwot. W takim wypadku najpierw poddaję pod głosowanie tą poprawkę z rozdziału 9.3, z tym, że również z tą uwagą, żeby te kwoty 3,5 miliona, czyli 2 milionów 300 netto rozłożyć na dwie wpłaty do Związku Komunalnego po 1 150 000, ale to w przyszłej prognozie, którą by zaproponowała pani skarbnik. Kto jest za tą poprawką, aby na tą chwilę tutaj była stawka 0 zł? Proszę o podniesienie ręki. 8 głosów za. Kto jest przeciw? Dwunastu radnych przeciw. Stwierdzam, że poprawka nie zyskała większości. Przechodzimy teraz do opiniowania uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Kto z radnych jest za wydaniem, za podjęciem uchwały, przepraszam, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej? Proszę o podniesienie ręki. Kurczę, przepraszam, proszę Państwa. Jak już liczymy, to prosiłbym, żeby trzymać te ręce, bo ja pan Siwek nie głosował, a potem podniesienie. Jedenastu radnych jest za. Kto jest przeciw? Ośmioro radnych jest przeciw. Kto wstrzymał się od głosu? Jeden radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do zmian w budżecie i poprawka została zgłoszona również przez kilka komisji w sprawie przesunięcia kwoty z muzeum na rozdział związany z utrzymaniem dróg. Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy. Trzech radnych jest za. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy. Siedmioro radnych jest przeciw. Kto trzymał się od głosu? Dziesięcioro radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że poprawka nie zyskała większości. Przechodzimy teraz do przegłosowania uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. Kto jest za zmianami w budżecie? Proszę o podniesienie ręki. Dziewiętnastu radnych jest za. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Przepraszam, dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Zmyliła mnie trzymana ręka przez pana radnego Tracza. Policzyłem jako głos za, czyli odejmujemy od głosu za jedną osobę. Tak, 18 za, dwóch wstrzymujących się. Tak? Było tak. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. W tym momencie ogłaszam przerwę w obradach do wtorku do godziny 17.29 września. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedna uwaga, przepraszam, do Biura Rady oraz do Rady. Mam prośbę, aby na stronie internetowej znalazł się status jako tekst jednolity, bo jest tekst jednolity, a później są... Nie tekst jednolity, tylko jest tekst przed uwagami pana wojewody. A jest tekst jednolity też dostępny na stronie Urzędu Wojewódzkiego.